Cóż, można powiedzieć, że dzisiejszy Pałac Branickich nie jest zbyt przyjazny dla turystów, którzy nie mogą kąpać się w fontannie, nie mogą wypić wody z fontanny. No i w ogóle tak naprawdę za fasadą pałacu kryje się obraz bankructwa, nędzy i rozpaczy. Starannie może, a nawet nie starannie można powiedzieć, ukryty przed turystami. Czyli Białystok w ruinie. To wszystko dzięki temu panu, który tam siedzi w tym białostockim wieżowcu WTC. Prezydent Białegostoku. Na wojnie z rządem i z mieszkańcami. Bankrutujący Białystok.